Cześć, witajcie. Dzisiaj nowy unboxing. Nowe zabawki od firmy Gondor. Nie ma co czekać, ani co się rozgadywać. Otwieramy. Nóż, jakiego używam, to jest najnowszy nabytek Boker Magnum. Taka wersja dość budżetowa. Ale na razie się spisuje do takiej lekkiej pracy jak otwieranie paczek czy tam jakieś EDC, to może być. Co my tu mamy? Ciężko tutaj. Zostały użyte z szybki, dlatego tak ciężko idzie. Dobra, pierwsze pudło. Widzę, będzie tego więcej. A pierwsze się poddało. Co my tu mamy? Pierwsza sztuka. Pochwa na Gladiusa. Na razie sobie to odłożę. Jest i sam Gladius. Tutaj oczywiście mamy reklamy. Warto to, te reklamy przeglądać sobie, bo nasza firma Gondor coraz więcej nam tu wysyła na Europę, na Polskę. Główny rynek to jest oczywiście Stany Zjednoczone, ale widzę, że coraz bardziej, coraz większa oferta, coraz bardziej tutaj zdobywają nasz europejski rynek. No do niedawna te miecze były nie do kupienia w Europie, tylko gdzieś tam Kanada, USA, a obecnie już, proszę, ostre zjednostwo. Miecz dość ciężki, fajnie wyważony, przechyla nam do przodu. Klinga, jak widzimy, nie wiem czy to dobrze widać na telefonie, ale nie jest to typowo plebejski Gladius, to jest bardziej coś w rodzaju oficerskiego. Ta klinga nam się tutaj zwęża w pewnym momencie i rozszerza. To jeszcze taka pozostałość po greckich mieczach, które na początku były stosowane. Oczywiście im dłuższy miecz, tym musiał być lepiej wykonany, z lepszego żelaza czy też nawet jeszcze z brązu, ponieważ im dłuższa klinga, tym bardziej podatna na wygięcia, więc to też miało znaczenie, jeśli chodzi o cenę i w tamtych czasach, i jeśli chodzi o status społeczny. No tylko prawda, jeśli to taką klingę byśmy mieli w tamtych czasach, no to i ta rękojeść oraz ta pochwa, no nie byłaby w takim stylu, tylko raczej wysadzana jakimiś klejnotami. Spójrzcie, jak to jest fajnie wykonane. Tu są jakieś takie, jakby ta stal była taka surowa. Jakby to wszystko było wykuwane. To mi się bardzo podoba. To drewno. Ten Gladius. W środku, w pochwie. Ja jeszcze będę robił dokładne recenzje z tego. Nie no, siedzi fajnie. Dobra, tyle jeśli chodzi o Gladiusa. Nie będę was rozpieszczał. A, jeszcze wam pokażę tego. Nie no, jestem zadowolony, naprawdę. Jeden z lepszych zakupów. Wszystko jest grube.
Jeszcze wszystko przejedzie olejem lnianym, żeby nabrało prawdziwego piękna. I teraz nawet może coś lepszego. Patrzcie, jaka skóra. No, powiem, to jest nietypowa pochwa. Grube to. Tutaj takie jak do tarczy. No, ale pochwy pochwami. Wiemy, co jest ważniejsze. Na co wszyscy czekamy. Wiecie co? Ja to zabiorę. Bo to mi przeszkadza. To jest zupełnie niepotrzebne. Dobra. Jesteśmy. Miecz wczesno-średniowieczny, potocznie nazwany mieczem wikingów. Oczywiście jest to uproszczenie. Wikingowie to nie naród, ani nie kultura, tylko zawód. Jest dość ciężki. Takie wyważenie bym powiedział raczej średnie. Tutaj jakieś takie przytarcia, nie wiem, czy tak to miało być. To również jest fajnie surowo zrobione. No może poza tymi takimi śladami. Jakby tutaj będę musiał się temu przyjrzeć, co to mi tu wysłali. Bo jeśli chodzi o to, to to bardzo fajnie to wyszło, takie surowe. Oczywiście ostry. No, sztych. Też mi tu wysłali troszkę zjechane. Trzeba będzie to naprawić. Tak to wygląda tutaj. A tak w pochwie. Powiem Wam szczerze, ta pochwa jest dość średnia. Mogli to zrobić tańszym kosztem, bo tutaj mamy drewno i te okucia, a mogli to po prostu zrobić ze zwykłej skóry. To jest w ogóle niehistoryczna taka pochwa. Dobra, na dzisiaj to już wszystko. Może dodam jeszcze jeden filmik, jeśli chodzi o noże Neki, bo ktoś mi tam prosił o to. A jeśli chodzi o te miecze, to czekajcie na kolejne filmiki. Cześć.